Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Ratchet & Clank Tolls of Destruction. I zanim powiecie, ale Pixel, przecież Ratchet i Clank był już. Już tak odcinek po odcinku w sumie jest. Na dobrą sprawę. Chciałem po prostu coś nagrać luźnego, a nie od razu wskakiwać w nowe serie, tak jak na przykład Sonic Battle, które mam nagrać. I dlatego wybrałem Ratcheta. Znaczy, mógłbym jeszcze wybrać Dog's Life, ale stwierdziłem, że w sumie tak długo czekaliście na Ratcheta w sumie z drugim odcinkiem, więc już dam wam ten trzeci odcinek. Wreszcie. No i zaraz będę wyjaśniał, dlaczego mnie nie było. Tak długo i szczęśliwego nowego roku 2018 mamy. Nie będę robił już listy let's playów, bo to jest bezużyteczne kompletnie, jak się jej w ogóle nie trzymam. Ale najpierw do szmuglera pogadajmy. Wszystko już chyba strajdowałem. Tak więc. Polaris Galaxy. Tachyon owns all of it? Yep. Ironic, ain't it? The one Kragmite they didn't vaporize comes back to oppress the galaxy. Who is they? Who? Are you kidding me? The Lombaxes. Vaporized the whole lot of them years ago, left the Kragmite planet nothing but an empty hunk of dirt. But all hail the Lombaxes, all saviors of the universe! Attention, transport vessel. A bioscan reveals a Lombax life form aboard your ship. Stand by for immediate disintegration. Ah, get the Lombax! Nothing but trouble! Nothing but trouble! Sir, if you jettison the excess cargo, you could increase your speed and evade capture. I couldn't agree more. No to zaczyna się robota. Mamy wcale nie Metropolis. Chciałem powiedzieć przez chwilę Westopolis. Ja będę już z Shadowem dużo się mylił. Westopolis. Ale patrzcie, zaczyna się tak samo jak Westopolis. Więc w sumie nie jest aż takie dalekie od tego. Bardzo szybki. A więc nie było mnie dlatego, gdyż miałem bardzo rozmawiającą sytuację, wolę własnie. Nie obarczać, że tak to mogę powiedzieć. Po prostu nie jest to fajne, powinniście wiedzieć. I wolę po prostu takich rzeczy nie mówić. Chciałem po prostu tylko powiedzieć, że było jednak coś takiego i że nie robiłem w ogóle let's play tylko dlatego, że mi się nie chciało. Bo niektórzy też mogli sobie tak pomyśleć, co nie jest w ogóle prawdą. Po prostu nie miałem żadnego humoru przez właśnie tą sytuację. Ci co wiedzą, to wiedzą, o co chodzi, a ci co nie wiedzą, to no niestety się nie dowiedzą. Znaczy niestety bardzo dobrze się w sumie nie dowiedzą. Bo tylko by zepsuło im dzień. A więc, co mogę powiedzieć jeszcze? Coś chciałem jeszcze mówić. Aha, otóż nie będę musiał już edytować raczej Tales of Destruction. Znaczy pewnie nie musiałem do tego czasu jeszcze montować, ale przygotowywałem się na to, że będzie
moje montowanie konieczne do tej gry, gdyż jej loadingi z płyty są okropne. Jako iż teraz kupiłem dysk nowy do PS3 i jakby to powiedzieć. Nawiązanie do Zeldy. No, wysłuch się w końcu. No i mogłem sobie zainstalować Ratcheta na dysk. Wszystkie Ratchety od razu sobie zdumpowałem na dysk. Więc nie będę się musiał o żadne martwić, a w szczególności z Ekrag in Time. Bo ci, co mają na płytce Ekrag in Time, to dobrze wiedzą, że ładowanie tej gry, a w szczególności z lokacji na lokację, zajmuje lata świetlne po prostu. Hehe, żart, bo kosmos raczej decline. To będzie zdecydowanie dobre. Minus jest taki, że przez to, że mam zbudowane PS3, raczej nie powinienem wchodzić na PSN, więc jeżeli będę chciał jakikolwiek let's play zrobić multiplayer, to ktoś będzie musiał być u mnie. To w sumie dobrze się składa, bo na urodziny u mnie będą Michał i Sebulba 2000, tak to słowa. Więc najprawdopodobniej wtedy w trzech nagramy, czterech za jednego, no niestety trzech, nie czterech. Ale no, tak by. Bądź co bądź, dla mnie ważniejsze jest właśnie zmodowanie, żeby mieć granie z dysku i tak dalej, niż właśnie granie przez sieć, bo powiedzmy sobie szczerze, no ja nie gram przez sieć. Granie przez sieć to jest jedyna rzecz, której chyba użyłem na PlayStation 3 z dwa razy. Tak się wam przyznam. Okej, to nie powinno się chyba tak dziać. Welp! Ale używam tego. Skoro dostałem ten bat. Nie jest on jakąś super bronią. Ale I guess. W speedrunie się bardzo przydaje. Myślę. Bo przez ten jego małe odbicie może się nieźle. Nieźle może uratować dupsko w niektórych sytuacjach. No, ale. Czy coś specjalnego planuję na 2018, to raczej nie sądzę, nie mam jakoś zbytnio wielkich planów na ten rok. No, cholera. O. Właśnie to jest trudne, bo ja zwykle nie robię jakichś planów, właśnie dlatego moim błędem było rozrobienie listy let's playów w 2017. W 2018 nie zrobię tego błędu. No nie wiem co powiedzieć. No, chciałbym wam powiedzieć, że mam coś zaplanowane, ale tak naprawdę nie mam. Więc po prostu będę robił to, co dalej robię. Będę kończył let's playe, będę i zaczynał. Jakoś to się chyba. Jakoś przeżyjemy 2018. Mam w sobie jeden projekt, który w sumie tak troszeczkę robię od 2016. Cały czas się do niego zabieram, ale nigdy nie mogę go zrobić. Więc tylko o nim wspominam. Nie mówię, że jest. Że jest w ogóle robiony, bo nie jest. No, mówię po prostu o jego istnieniu, ale. Oj. Właśnie to jest głupie w tym bacie, że właśnie on dodaje takiego mojego boosta do przodu, więc I'm screwed. No, nie włączaj się cały czas. Okej. Szybka reakcja mnie oczywiście jak zwykle uratowała.
No cholera! Nie, nienawidzę automatycznego przełączenia. Albo jeszcze inaczej. Nienawidzę automatycznego przełączania, jeśli to nie jest konieczne akurat w tej sytuacji. Bo akurat kiedy ja chcę mieć automatyczne przełączanie broni, to oczywiście ono nie działa. No więc ludzie z Discorda powinni nawet wiedzieć co po niektórzy, co ja tam w głowie mam z tym projektem. No wiem, że na pewno inna osoba wie. A mi co najmniej raz w miesiącu o tym przypomina i pyta się, kiedy to będzie. Zawsze muszę jej mówić, że nigdy. To tak nudno jest, bo właśnie się szykowałem, że będę jakoś gadał, o jakie ja plany będę miał, okazuje się, że ja nie mam żadnych planów. Ale no nie wiem, może coś wyjdzie w praniu, jak to mówią. Bo Sonic Month wyszedł w praniu, kiedy po prostu zapowiedzieli Money and Forces. No w sumie to jest jedyne, co wyszło w praniu akurat na moim kanale. I to jest bardzo nieoryginalne. chciałem w ogóle pogadać o takim jednej rzeczy. Bo nie wiem, w sumie co mówić poza tym, że póki co nie umieram jeszcze. Ale no, ostatnio bardzo się zainteresowałem żanrą filmów takich animowanych historie. Strasznie mi się spodobały tego typu filmy. I bardzo bym chciał wam polecić dla ludzi, którzy bardzo lubią czegoś, więc słuchać jak coś robią, czy coś, czy lubią po prostu jakieś historyjki sobie słuchać. Zdecydowanie polecam sobie obczaić temat tych filmów. Na pewno są fajne, no. Ja tam oglądam i dobrze się czas mi spędza przy tym. Czy do czegoś próbuję nawiązać? Nie. Przez chwilę tylko tak miałem pomysł, by robić też takie historie swoje z życia. Mam ich kilka w sumie do opowiedzenia. Nie jest ich dużo, ale jest kilka. Nie animowałbym. Ale no, nie powiem, że myśl mi przeszła, taka, żebym robił takie filmy. Skłamałbym, jeśli nie powiedziałbym, że nie. Nie wiem, jak chcecie, możecie się powiedzieć, że mógłbym robić coś takiego. Ale ja nie jestem dobry w animowaniu, ja nie jestem dobry w rysowaniu. Co dopiero animacja. Pewnie jak zwykle wszystkie te moje projekty by upadły. Tak samo jak Sonic Chronicles. Update'a nie dawałem od dawna. Jak już wiadomo, że nic mi nie przychodzi do głowy żadna data, to znaczy, że od dawna nie dałem żadnego update'a. I tak trochę dupa, bo ja nad tym cały czas bardzo chciałbym pracować. I mi to idzie, ale bardzo powoli. Ta gra bardzo długo mi zajmie do skończenia. Ale no, mam nadzieję, że jak już ją kiedyś wydam, że pewnie nie wydam, to będzie... I guess opłaci się mi to? Nie pieniężnym, materialnym, bo tak wiecie, że... O, ludzie będą mówić, o jaka fajna gra, ale fajnie. Ratchet, those creatures are telling us to go inside that building. Creatures? What creatures?
Did you get your wires crossed in that crash? Clank, have you been modifying yourself in private? Absolutely not. And I do not care much for your tone. Dobra, więc to jest bardzo fajna rzecz. Nowa. I możemy sobie dzięki niej latać. Jest to jakieś skrzydła zombie, w ogóle jak to się nazywa? Nie mogę wiedzieć. Nie tu. Robo Wings. Cóż za oryginalna nazwa. A więc dzięki nim, dzięki tym robocim skrzydłom możemy, no, latać, jak to ze skrzydłami bywa. I nie możemy latać oczywiście cały czas, no, to by było bądź zbyt OP, ale możemy latać dzięki właśnie takim padom, jakie są rozmieszczone. O te. Nie wiem, co się stało. Chyba nie wyleciałem przez jedno kółko. A więc, no, latamy sobie tak, tym. I w zasadzie, kiedy przelecimy przez te kółka, to mamy 100% wolność w lataniu. Nie musimy nic robić. Znaczy, nie musimy nic zrobić. Nie musimy się ograniczać do jakichś kółek, czy innych dupereli. Co jest fajne. Więc od razu w sumie co zrobię, żeby pokazać wam... Nie, żeby polecieć po coś. Polecieć, haha. Ten odcinek jest pełny sucharów. Dobra, ale gdzie mam lecieć? Trochę mi się zapomniał. Tutaj. Wow. Spuszczałem blisko stopnia. Oczywiście nie musimy tylko się ograniczać do tych skrzydeł tutaj. Możemy je zaekwipować jak normalne rzeczy Clanka i działają dokładnie tak samo jak Thruster Pack. Nic więcej poza estetyką nie zmieniają, ale ja wolę Helipack. To się nazywa moc. Ale czy naprawdę chce mi się to upgrade'ować? Nie, no dobra, bo upgrade'ować, co mam to? Może mi dupsko kiedyś uratuje. W każdym razie, fajny myk tego bata polega na tym, że on się ładuje. Kiedy będziemy już mieli kilka zabić na jego koncie, to jego promienie stają się czerwone. Znaczy nie promienie, jakimi strzelamy, tylko jaki rikoszet idzie do innych przeciwników. No po prostu wyładowania elektryczne są z przeciwników i dzięki tym wyładowaniom możemy... Możemy nie umrzeć. Możemy po prostu... ranić innych przeciwników w pobliskim... w pobliżu, może tak, ojeny. Zdecydowanie przez ten czas, jaki mi nie było, straciłem trochę języka w gębie. Pamiętajcie ludzie, gadajcie, bo skończycie jak ja. Dobra, V2. W sumie powinienem chyba te bronie bardziej przydatne, które będę używał więcej niż dwa razy. Upgrade'ować. O. I to jest holoplan. Holoplan umożliwia nam zebranie na Rhino, którego w sumie o którym nie słyszeliśmy od dawna. Bo w sumie tylko w Ratchet & Clanku mogliście o nim usłyszeć tak oficjalnie, w Ratchet & Clanku 1, a tak to tylko wspominałem, bo nigdy go nie wziąłem, bo nie chciało mi się zbierać tylu śrubek na potrzeby let's playa, ale od Ratchet & Clanka Tools of Destruction musimy praktycznie znaleźć tylko Rhino, więc to jest zdecydowanie epickie i prawdopodobnie
będę to nadużywał, czyli że po prostu raczej Conquest of Destruction, A Crack in Time, czterech za jednego i Nexus będę po prostu znajdywał Rhino i rozwalał finałowych bossów. No, mogę już... A, dobra, mam tu do upgrade'u to, więc co to jest? Pyrocydic Perceptitation. Dobra, nie wiem co to jest, ale... Dobra, zdecydowanie to bym chciał, tylko... Czy tu nie ma... Nie ma tego... Raritanium. Ale dziwne. Byłem święcie przekonany, że każdy dobry ma Raritanium. Tak, szybsze jest akurat skakanie nad wodą niż pływanie, jest dziwne. Ale no nie. Oła. Nie ocenię. A, to jest to, że się odbija i są takie fale. Nie jest fajne w ogóle. Ale dobra. Mick. Attention, citizen. The knowledge in this hall is protected by traps and puzzles. Speedrun, kurde. Film taki speedrun, że aż slowrun. Slowrun po prostu taki bardzo fajny. Yes. Attention, citizen. You appear to be more clever than we anticipated. Okay. I płyniemy między minami. Bombowa zabawa. Ten odcinek jest pełny sucharu. Tu jesteście, nie ma was, więc no. Okay. Więc tu jesteśmy, tu też jesteśmy. Teraz będzie zabawa. Przednia. Widzicie to? Ja jak byłem mały, czy się tego bałem? Czy jak byłem mały? Teraz pierwszy grałem w Ratcheta. Byłem wtedy mniejszy, bądź co bądź, to ja się tego bałem. To jest na serio... Nie wiem, coś mam do tego. Nie boję się ogólnie ośmiornic takich rzeczy. To jest ośmiornica 3, 6... Nie wiem, kałamarnica. Albo coś. Więc no. Więc to one są przerażające na serio. Ja się ich boję, bo są creepy w tej grze, bo są wielkie. Jakby były małe, to bym się nie bał. To brzmi żałośnie bardzo. Dobra, więc teraz uruchomiliśmy to coś. I dzięki temu możemy wskoczyć wyżej i... Mógłbym prosić o... Halo? Halo? No. To ja rozumiem. Kurde, zdecydowanie za długo mi... Idą te planety. Ja bym tutaj chciał tak fajnie robić, kilka planet na jeden odcinek. Dupa, nie zrobię. Bo każda planeta mi zajmuje pół godziny. Muszę bardziej się ogarnąć ze speedrunem. Ale to wtedy nie byłoby fajne, co nie? Jakby to krótko zajmowało. To ja bym już, kurde, był w Crack in Time. Dobra. Jesteśmy tu i... Czego użyjemy? No to Combustor może. Już zaczęliśmy z niego, Raritanium jest. Całkiem dużo to było. Dobra, pierwszy obstacle. Napotkałem. Teraz mogę w niej sobie poszczelać. Poszczelać, Jezu. Jak ja nie lubię tego sformułowania. Great, we're trapped. So why did we come here again? Clank? Planet Fastone. Interesting. Why? Well,
According to the database, it is a Lombax planet. Download the coordinates. We'll take the escape pod. But Ratchet, the database also says... Look, there's no time. Come on! No tak, wybiliśmy całe miasto, ale uciekamy przed kolejnymi, przed kolejnym podem przeciwnikiem. Wszystko logiczne. Chociaż pewnie tam był Tachyon, więc... Więc w sumie to mądre, tak z jednej strony... You are now entering Festoon. Touching down in 5, 4... Oops, 3, 2, 1. To jest śmieszne. A więc, tak ludzie, to by było na tyle w tym odcinku, jakże długi. Jeszcze w sumie zapiję do końca i fajnie. A więc, no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. W następnym odcinku będziemy przechodzić Festoon, który nie będzie już po tym odcinku od razu. A więc, no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa! Chaos! Control!